dalej. Witam Was serdecznie, nazywam się Mateusz i dzisiaj mamy dzień trochę no, fotograficzny. Także lecę robić zdjęcia przystanek numer uno, piknik, restauracja w Redzie. Patrzcie, tu jest przyjemnie, w końcu ogród i nawet do środka oczywiście, ale jak ja mam taką pogodę, teraz sobie wyobrażam, tutaj jem, leży i teraz chilluję sobie z jakimś milkshake'iem i nie zapłacili mi za to. Zapłacili mi za robienie zdjęć, ale ja za to chętnie powiem, że tu jest tak przyjemnie. Także piknik Reda, polecam, mam zarąbiste żarcie. Przygotowują nam jedzonko, burgerki i pizzę. Będziemy fotografować, dlatego że oni mają oprócz stałego menu, mają żarcie takie, znaczy mają menu też miesiąca. Czyli poza stałym menu jest też menu miesiąca. I na przykład teraz będą dwa burgery na czerwiec, będą burgery miesiąca i dwa burgery, pizzę. Na czerwiec, pizzę miesiąca. Zrozumieliście, wiadomo co chodzi. Idę robić żarcie. Zdjęcie żarcie. Nie patrz. Ej, pizza czeka. Już czeka. Patrz, już czeka. Chciałbym Wam powiedzieć, że w tym robiliśmy zdjęcia na tym stole. Ale robiąc na tym stole, w tle mieliśmy tutaj po prostu no, zwykły beton. A teraz położyliśmy wszystko tutaj i w tle mamy ładne kwiatki. Także zobaczcie zdjęcie pierwszej wersji. Taki mały detal, zobaczcie w tle. I zdjęcie drugiej wersji. I teraz mamy w tle kwiatuszki, tutaj takie drewienko, trawę, od razu lepiej. Są takie małe smaczki, to lepiej przenieść i już mamy po prostu lepsze efekty. Nie ma za co, 100 zł. Co? Uwaga, chciałbym tylko powiedzieć, że pan Mateusz, który o, tutaj się znajduje. Dzień dobry. Dobry. Wymyśla bardzo fajne pozycje. Czajcie, że ten burger ma w sobie truskawki, czyli wołowina, truskawki i salami. Zajebiste połączenie. Tak samo jak kiedyś tutaj mieli pączkera. Macie zdjęcie, patrzcie. No zajebiście w pączku burger. Ja wiem, że gdzieś tam też to już było, ale nigdy nie miałem okazji tego zjeść. I teraz tutaj, bo ja jestem z Wejherowa, nic innego nie ma, no to ja się cieszę, bo oni mają zajebiste pozycje. Nie, na serio, no kurde, truskawkami nigdy nie jadłem i mam ochotę to zjeść. Dojechaliśmy na przystanek numer uno? Nie, uno było już. Przystanek numer dwa. Jesteśmy w Rondobisie, idę robić zdjęcia Rondobis, ale chciałem Wam pokazać coś fajnego. Mój napis Love. Właśnie klient wynajął i teraz mam to przy sobie, bo powiedział, że odbierze po drodze, jak będzie jechał przez moje Wejherowo. I taki mały napis drewniany Loves, sobie tam na przykład do kącika ze słodyczami stawiają na weselu, tutaj można słodycze dać i ludzie sobie jedzą i patrzą i ładnie, albo na przykład światełka dać tutaj i tak ładnie się świeci. Fajna ozdoba na wesele, taka mała. No i klient właśnie wynajął mnie jako fotografa, wynajął mojego Mustanga i wynajął mnie jako fotografa, mnie jako fotografa, Mustanga i napis Love. Wszystkie trzy rzeczy. Taki myk! Także dekoracje również wynajmuję. Właśnie, tutaj jak widzicie, jesteśmy w mojej kochanej Jarisce, a moja kochana Jaricka już nieraz była na YouTubie z zapytaniem, kiedy będzie film. Tak, więc tak jak obiecałem, w końcu nagram ten samochodzik, tylko go muszę umyć, bo jest upierdzielony. I Jariskę będziecie mogli obejrzeć, powiem Wam wszystkie atuty tego samochodu. To jest najlepszy samochód, jaki ja w życiu miałem. Serio, ja go kocham. Po prostu go kocham. Przystanek numer 3, krótko i na temat.
umyj mnie. Dlatego jesteśmy u precyzyjnych. Relacja dla precyzyjnych, czyli tak jak mówiłem już kiedyś w innym filmie, właśnie muszę zrobić im relację. Do relacji wystarczy mi akurat mój nowy iPhonik i moim zadaniem jest zrobić, żeby oni na bieżąco mieli każdego tygodnia wrzucane relacje z postępu ich pracy. Dlatego za chwilę zobaczycie relację. Tutaj macie zdjęcie przed obróbką, tu macie zdjęcie po obróbce. I do relacji również używam moich presetów, które oczywiście możecie kupić na akademiafotomania.pl. Także zdjęcie przed, zdjęcie po i teraz zobaczcie relacje precyzyjnych. Jestem już taki zrąbany, ale jest dzisiaj tak ciepło i to chyba pogoda tak tam działa. Byliśmy już w Rondo Bis, byliśmy w pikniku w restauracji, byliśmy i zrobiliśmy troszkę fotek dla precyzyjnych. Miałem jechać jeszcze do mojej babci, ale babcia powiedziała, że za późno będę, bo wolała, żeby było rano, ale ja rano śpię, więc przejadę do babci i pojadę jutro, ale chciałbym wam coś pokazać. Tutaj! Na 3, 2, 1 pojawi się film i patrzcie i oglądajcie razem ze mną. To jest jeden z filmów, który ma na TikToku już 200 tysięcy wyświetleń. Jaram się. 3, 2, 1. Nieźle, nie? Okej. W tym tygodniu powinniśmy nagrać jeszcze film sesji narzeczeńskiej. Jeszcze się zapytam, czy para młoda oczywiście wyraża zgodę na obecność filmowca, ale będziecie mogli zobaczyć, jak była taka sesja u mnie. Także fajnie, bo ten kontent fotograficzny mi się w końcu przyda. Jest tak pięknie, jest tak cieplutko, jest przyjemnie na dworzu. Rewelka. No, jestem w Wejherowie, kończę ujęcia, więc chciałbym, żebyście mogli zobaczyć z drona moje Wejherowo. Także 3, 2, 1, lecimy w górę, widzicie dron, subskrybujcie kanał, bo każdą środę i piątek jest nowy film. Hello. Ale jaki ty jesteś w ogóle czarny? Wkurwili mnie, polecam jednak. Wcześniej mówiłem, że polecam dobre żarcie. Chuj. O. To jest Polska. Tu się pije. Co?